Halo, halo, cześć, witajcie z tej strony, MTX się kłania i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z serii Gospa po wujeczku. Dzisiaj skrzypek będzie akcji w końcu, więc kultywaturujemy dzisiaj sobie oto te poletko, tutaj już coś sobie co nieco zacząłem, o, sarna zapinkala. Tu co nieco już sobie coś tam obrys zrobiłem, jak co mniej więcej sobie jechać. Jadę sobie z góry na dół, z dołu na górę. I tak to wszystko sobie leci i w końcu mamy skrzypka w akcji, więc bez zbędnego przedłużania wsiadamy i lecimy. Ogólnie tak, w końcu bodajże chyba to będzie pierwszy chyba, czy drugi odcinek, jak gram sobie na kierownicy. No trochę się w ustawieniach pobawiłem, że tak powiem, mikrofonu i mam nadzieję, że już aż tak też jej nie będzie słychać, bo jednak nieraz gdzieś tam ją słyszeliście, więc no, z góry przepraszam. Już mam nadzieję, że dzisiaj już tego nie będzie. Ogólnie dzisiaj plany... O kurwa, czekaj, Maniek. O, czekaj, Maniuś. Czekaj, bo tego... Bydlaka nie okiełznałem za bardzo. Dobra. Cyk. Ogólnie dzisiaj są plany takie, iż gdyż, ponieważ kończymy sobie te kultywacje. Pokazuję wam no, drobne zmiany na gospie, bo trochę się jednak, no niestety, zadziało. Trochę na smutek, trochę iż też nie na smutek. Dlatego, że jak pamiętacie, mój nowy nabytek Massey'a Fergusona, tego czerwonego, no niestety zabrali mi go, urząd mi go zabrał z tego względu, że po prostu papierologii nie miałem PiS sfinansowanej, to znaczy o co mnie się rozchodzi. Rozchodzi się mnie o to, że po prostu gospodarka jeszcze nie była uregulowana finansowo. I po prostu, no, urząd przyszedł, powiedział, albo zabieramy, albo zamykam całą farmę, albo po prostu robimy, że ciągnik sobie biorę w, jako wiecie, spieniężyć, tak? Bo ja, wiecie, gotóweczki też nie miałem. No, teraz trochę coś tam się, że tak, o kurwa, czekaj, Maniek, bo trochę szybko tu jedziesz. Trochę już tu gotóweczki, widzicie, trochę mi przybyło, ale to wszystko w swoim... czasie, że tak powiem. I tak, no, powiedziałem, no dobra, no to bierz ten ciągnik, tak, no kurna, wolę byś zabrał mi ciągnik, niż zamknął całą farmę, tak, no kurde, no to logiczne, że tak powiem, no chyba by tak każdy zrobił, no ale no nie wiem, tak. No i wziął ten ciągnik. No i ja tam z sąsiadem takim jednym weszłem sobie w gadkę szmatkę Terolilu i on powiedział, żebym poszedł do sądu, no bo teoretycznie tak nie powinni zrobić, nie? No to mówię, no dobra, no to pójdę sobie na... Pójdę, złożę sprawę, tak. No i sprawę złożyłem. No i co? Pierwsza sprawa, no nie za bardzo się to wszystko rozstrzygnęło. No to kurde, na kolejną. No i rozpraw ogólnie było 3. No i co? Pierwsza była nierozstrzygnięta, druga, no powiedzmy od 7 nieboleści gdzieś tam ją... Niby wygrałem, ale takie było sprzeczne to trochę, więc była trzecia, no i trzecia już wygrałem nią, no i co? Czy ciągnik odzyskałem? Nie. Ciągnika nie odzyskałem, no bo jednak gdzieś tam musiałem trochę uregulować sobie, jeśli bym chciał dalej prowadzić farmę oczywiście, uregulować sobie co nieco, więc dogadaliśmy się i zrobiliśmy to tak, iż gdyż po prostu trochę mi pieniędzy oddali. No trochę, no połowa, 50% wartości ciągnika. No i co dalej? No kurde, mówię, kurde, nowy nabytek był, teraz nowego nabytka nie ma. Mówię, no kurde, no przydałby się tak i tak nowy ciągnik, no kurde. Więc co, ja jadę na giełdę, że tak powiem. No, na giełdzie coś tam wyhaczyłem, ale trochę finansowo mi nie pasowało. No to kurde, jadę na następną giełdę, nic ciekawego nie było, no to mówię, dobra, kurde. Tak, jasna cholera. Jadę na złom. No i co? Jechałem na złom. Coś tam pokompletowałem. Coś tam pokupowałem. No.
stanu nie było pięknego, ale mówię, dobra, tutaj, tam do sąsiada, tam do sąsiada, tam za flaszeczkę, tutaj coś tam, tutaj za pomoc, no i jakoś to pyknie. No i pykło. Zakupiłem części ze złomu, bodajże tak, kabinę, drzwi, maskę i koła, znaczy felgi. No mówię, no dobra, może być. Pojechałem na giełdę, jakiś tam, że tak powiem, ramę, szkielet ciągnika wyhaczyłem i wyhaczyłem, no i go wziąłem. Wszystko pozwoziłem na farmę i tak, popatrzyłem, co mi brakuje. Patrzę, no szyb jeszcze nie mam, no to mówię, no kurde, szyby, no nie da się ze złomu, tak, z giełdy średnio się da. No to co, idę do sąsiada. Mówię do sąsiada, że to i to mam, on przyjechał, luknął, jakie mam tam kabinę, jakie drzwi, jakie tam wymiary, wiecie, o co chodzi. No i mówi, że jego z rodziny ktoś tam ma te szyby. Bo ciągnik, powiedział, że on ciągnik sobie inaczej wszystko przestawia, po prostu ciągnik. Nie wiem, nie wnikam w to, nie wnikałem tam, co tam było. Powiedział, że po prostu mi odda za dwie flaszeczki. Ja mówię, no kurwa, ty, dobry biznes, nie? No to wziąłem. No i wszystko już miałem, no wszystko miałem. Więc co, zacząłem kabinę, drzwi, maskę i inne rzeczy po prostu czyścić, tak, malować. Malowałem aktualnie sobie sam, więc co, no jakoś to wyszło. Później sąsiad przyszedł z tym kimś od rodziny, wstawić mi szyby, no bo tamten się znał. No i co, wstawiliśmy. Wszystko poskładane, wszystko pięknie, tylko kurna, co? Pewnie zapytacie, no jak to ma jeździć, tak? No to co? No jeździ, nie jeździ. No to silnik. No to mówię, no kurna, skąd tu wziął silnik, kurna, jasna chata. No co? Na pewnym portalu znalazłem silnik. No mówię, dobra, może być. Tylko no trochę mi tu z hajsem nie siedzi, tak? To mówię, kurna, co ja mam tu zrobić? No to niestety musiałem sprzedać świnie. Sprzedałem świnie zaprzyjaźnionej rzeźni. No, co nieco mi tam sypnął. No i co? Kupiłem silnik. Silnik dostarczył ten sprzedawca. On tam zaoferował się, że za darmo go dostarczy, tylko że po prostu będzie bez negocjacji. No to mówię, no, no trochę mi się nie uśmiechało, no ale no dobra. No i co? Za parę dni przyjechał ten właśnie z silnikiem. Mówi, że to ten, ja go tam oglądam, no widzę, no nawet ładny, tak? Nie ma się do czego doczepić, tak? No to co? No to tyk myk fuk do zaprzyjaźnionego mechanika dzwonię, mówię do niego, że jaki sprawa wygląda. No i on przyjeżdża, ogląda, patrzy, wszystko mierzy, czy to wszystko w ogóle wejdzie i w ogóle. No mówi, że wszystko si. No to mówię, Maniuś, kiedy... Jaki termin, żeby mi to poskładać? No on tam mówi, że za 2-3 dni. Mówię, no spoko, poczekam. No i co? Przyjechał. I złożyliśmy. No i kurna, pierwsze odpalenie. Ja się modliłem, żeby to wszystko zadziorkało, no bo jednak wszystko jest składane praktycznie. Cholera wie co i z czego, od czego. No to kurna, modlę się. No i co? No i odpalił. Mówię, dobra. Rundkę sobie zrobiłem koło na wokół tej gospy tu po podwórku. No kurna, działa wszystko jak ta lala. No mówię, no ty nie, no kurwa, biznes jak ta lala zrobiłem. I on mi mówi, że ile ja na to wszystko wydałem. No mówię, no tam mu powiedziałem, że tutaj coś tam od sąsiada, tutaj coś tam tu za flaszeczkę, tu za tamto. No on mówi, ty kurwa, Maniek, to ty dobry biznes zrobiłeś. Ja mówię, czemu? No bo jak go wystawisz, to ty ze 200 koła za niego możesz wziąć. Ja mówię, patrzę się na niego jak na debila, mówię, o chuj ci chodzi, ty. Jo, i mu powiedziałem, że rama nie jest od niego, nie? I on mówi, że tak, gdzieś i tak plus minus za 60-70 tysięcy może za niego wziąć. Ja mówię, no kurwa, ty zajebiście, nie? No to co? No to mówię, no to super, tak? Zawsze, kurde, coś, nie? Ale i się pyta, czy go chce go sprzedać. Ja mówię, no co ty zbaraniałeś człowieka, ja go dopiero składam, tak? No i co? No i mam go, więc co, chyba czas wam go w końcu pokazać, tak?
Więc tutaj nigdzie nie stoi. Oto ten tutaj wilny, sformatowany, upapierkowany, wszystko zrobione. Nowy nabyteczek, jakim jest po prostu, iż gdyż Renault TZ155.55 Turbo. To turbo jest, średnio nie mnie to oceniać. Takie o coś poskładałem. No nie jestem, nie jest to z najwyższych lotów ciągnik. No. Parę mankamentów tutaj ma, no bo mówię, rama to akurat jest oryginalna Old Rainy, ale maska, kabina, drzwi, no to już tak średnio. Tył, lampy też nie są w ogóle od tego, zacznijmy od tego, ale no jakoś to wszystko działa. Więc co, trzeba chyba odpalić. No widzicie, odpalenia to takie chodzą, bo chodzą, nie jest to jakoś najlepiej, ale jakoś to iż gdyż wygląda tak. Więc co, przejedziemy się, bo też musimy podjechać pod przyczepkę i sobie ogólnie wziąć przyczepkę, co ja pindolę. Musimy nawóz sobie rozwieźć, więc rozwieziemy sobie nowym nabyteczkiem. Takim właśnie jest ten Renault. Jak widzicie, no tutaj przycisków wyświetlaczy takich mniejszych jest od ciut. No... Jak mówiłem, tu wszystko jest kompletowane, więc możecie napisać w sekcji komentarzy, jak wam siedzi oto ten nabytek. Tak, wiem, rozrzutnik nie jest duży, on powinien być do Ursusa, ale ja chcę sobie się przejechać w końcu tym nowym nabyteczkiem. I ten nabytek już w końcu pozostanie u mnie na wieki wieków, że tak za przeproszeniem powiem, amen, tak? Więc tutaj nie ma co się, o kurczaki dziot, więc nie ma tutaj co się już ceregielić. Wszystkie papierki są związane na ostatni guzik, wszystko jest jak talala. Nie ma czym się obawiać, nikt mi nikt go nie zabierze i pozostanie, w końcu go nie będę chciał sprzedać. Ale czy go sprzedam? No kurna dziot, nie wiem, z tego względu, iż gdyż po prostu... No to jest wyjątkowy ciągnik, tak? Nie oszukujmy się, no kurna, kierownica też nie jest od niego, no bo z giełdy tam zakupiłem. Wszystko inne, ja chuj wiesz, czego to tam co jest, jakiego ciągnika, ale to mniejsza. No i ogólnie dzisiaj właśnie taki odcineczek będzie, że po prostu kultywatorujemy sobie poletko, nawozimy, plus jeszcze zakupimy pewną iż gdyż zwierzę, ponieważ idę w kury, nie w świnie, bo no, świnie trochę większy jest finansowo, nie dam rady jak na razie, tylko trochę później, dlatego idę w kury. No i druga, kolejna sprawa, rzecz, skąd mam tyle pieniędzy? A otoż, iż gdy się rozchodzi o to, że po prostu jak wam mówiłem, że po prostu... Sąsiad, tak, taki jeden, jak mówiłem, chciał za pomoc, tu za flaszeczkę, tutaj za coś, no i co, sąsiadowi tam pomagałem, no i co, powiedział tam, dobra, masz tu parę groszy, no bo za paliwo, no to mówię, no dobra, niech będzie, no to wziąłem, no i później tu, już pojechałem na usługę, już do kogoś w ogóle innego, bo ponieważ tam jeden chciał, żebym mu pomógł, no to mówię, no dobra, no to pomogę ci. No i tam się dogadaliśmy za odpowiednią sumkę, no i dlatego mam tutaj aż tyle pieniędzy. No i teraz pytanie, MTX-ie, co ty zrobisz za taką gotóweczkę? Rozmyślałem dużo, rozmyślałem bardzo wiele, czy po prostu jakąś maszynę wymienić, kupić nową... co w ogóle pójść. No i stwierdzam, iż fakt taki, że po prostu pójdę w prawdopodobnie jakieś pola. A jakie pola? No to jeszcze tego kurna dziot. Nie wiem, dlatego, że muszę się po prostu porozglądywać, co jest na rynku wtórnym, jakie są po prostu ceny pewnych pól. Czy mam jakieś na oku? No niestety nie mam nic na oku, no bo jak mówiłem, ja się nie rozglądałem, dlatego że no, finansów nie miałem, tak? Ale też możecie pisać w komentarzach, co
byście chcieli, znaczy byście chcieli, co byście proponowali, jakie, co mam pójść, czy w jakieś maszyny kupić nowe, czy wymieniać. Wymieniać raczej nie ma sensu, ale prędzej co mam zakupić, jaką nową maszynę i czy pójść po prostu w jakieś pola. Ja bym obstawiał bardziej pójść w pola, no bo wiecie, będzie jakieś zyski, tak? Choć też mam na oku wymianę siewnika, żeby trochę był większy, ale jeszcze na to pracuję, bo muszę od tego sąsiada wziąć numer do jego kuzyna, z kuzyna do kuzyna sąsiada, bo on tam jakiś ma siewnik na sprzedaż, więc bym chciał, fajnie by się z nim dogadać. On mówił, że tam pełną renowację zrobił, wygląda jak funkielnówka nieśmigana, no ale przebieg jakiś tam ma, więc nie wiem, muszę zadzwonić, niech mi przyśle jakieś zdjęcia, cokolwiek i będzie, będzie wiadomo, tak? I co, tutaj jak widzicie, a w sumie wam pokażę, a kurwa, dziocem zajechał, lambalalą. Tutaj jak widzicie, rośnie sobie, jak pamiętacie, tutaj sialiśmy, ja tutaj sobie dosiałem poza odcineczkiem. No i tutaj mamy kolejne pole, bo aktualnie mam pól tylko i wyłącznie 3. Niestety. No i tutaj są właśnie oto te zbiory, więc pomału trzeba będzie już siewnik. Będzie trzeba przygotowywać kombajn i prawdopodobnie w następnym odcineczku już będą żniwa, więc piszcie komentarze, czy wyczekujecie na kolejny odcinek. I co? Myślę, że taki dzisiaj spontaniczno szybki odcinek wam się spodobał. Ja już nie będę przedłużał. Widzimy się w kolejnym materiale. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I co? Widzimy się w następnym materiale. Aha, jeszcze napiszcie komentarz, czy takie materiały długie czy krótkie wam odpowiadają, jakie byście chcieli, czy takie po prostu szybkie, czy takie trochę dłuższe, więc możecie napisać. I co? Ja już tutaj nie będę przedłużał. Widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.